Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na Dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na Dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Październik był długim miesiącem, niewątpliwie bardzo emocjonującym w naszym kraju. Dla mnie był to dodatkowo ciekawy czas, bo byłam na detoksie medycyny chińskiej. Mieszkałam przez znaczną część października u mojej mamy i wyjechałam do Portugalii. Ten odcinek inspiracji będzie zatem wielowątkowy i zróżnicowany. Porozmawiamy o poszukiwaniu sensu i przyjemności, o jesiennych smakach i dorosłych podróżach. I na start, jako moja pierwsza polecajka, nie mogę się do tego nie odnieść, bo mam w sobie ogromną dumę i ulgę. Osobiście bardzo przeżywałam ten okres wyborczy w Polsce i wzrusza mnie to, co wydarzyło się w naszym kraju. Mam tutaj na myśli oczywiście frekwencję i zaangażowanie, szczególnie tych, którzy zdecydowali się głosować po raz pierwszy, tych, którzy zainteresowali się polityką, a raczej postawą obywatelską. Ja przyznam szczerze, od dziecka mam to w sobie. Mogę powiedzieć, że wyniosłam z domu takie poczucie odpowiedzialności za nasz kraj i pamiętam, jak nie mogłam się doczekać, kiedy przede mną były pierwsze wybory, w których mogłam zabrać głos. Ale też powiem Wam, że w tym roku sama o wiele bardziej zaangażowałam się w to, by świadomie podejść do głosowania i nie chcę się za bardzo na ten temat rozgadywać, ale naprawdę wierzę, że to jest przełomowy moment w historii naszego społeczeństwa, gdzie na nowo odrodził się w nas taki obywatelski duch, także ja nie ukrywam, że cieszę się niezmiernie i na pewno ten nastrój miał wpływ na to, jak przeżyłam październik i też po jakie treści sięgałam, o czym posłuchacie za chwilę. Także to była taka pierwsza zerowa, bonusowa polecajka, ale jestem przekonana, że nie jestem jedyna. Jest wiele osób, które czują się podobnie po tym naprawdę intensywnym czasie w Polsce. Oczywiście zobaczymy, co będzie się dalej działo, ale to nie jest podcast polityczny, moi drodzy, dlatego przechodzimy dalej. Niemniej w ramach tego mojego wzmożonego zainteresowania polityką sięgnęłam, przyznaję, po nieco inną literaturę w ostatnim czasie. I to, co przeżywałam, zmieniło moje podejście do edukowania się na co dzień, ale o tym już za sekundę. Wróciłam do książki, moi drodzy, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Autorem tej książki jest Ha John Chang, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, czy tak się czyta jego imię i nazwisko. Jest to profesor ekonomii pochodzenia koreańskiego, który wykłada na Uniwersytecie w Cambridge i ta książka trafiła w moje ręce po wielu miesiącach, czy nawet latach niełask, bo stwierdziłam, że chcę trochę poszerzyć swoje horyzonty w zakresie ekonomii i gospodarki. I sięgnęłam również po kolejną książkę, która grzała moją półkę od jakiegoś czasu, czyli W obronie społeczeństwa otwartego George'a Sorosza. Tutaj też mam nadzieję, że dobrze czytam. To jest akurat przedsiębiorca i filantrop pochodzenia węgierskiego, który całą swoją karierę i większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Przeczytam Wam kawałek opisu tej książki. Pasjonująca obrona otwartego społeczeństwa, wolności akademii i mediów, a także praw człowieka. Na ile państwa powinny kontrolować działalność mediów społecznościowych? Co zrobić z rozwojem technologicznym w sferze kontroli obywatelek i obywateli, który w rękach opresyjnych reżimów może być zagrożeniem dla wolności? Jak należałoby zreformować Unię Europejską, by lepiej służyła jej mieszkańcom i mieszkankom oraz światu? Jak powiedziałam mojemu bratu, że czytam książkę zatytułowaną W obronie społeczeństwa otwartego, to zapytał mnie, czy specjalnie chcę się tak męczyć. Ale powiem Wam szczerze, ja czerpię ogromną przyjemność z tych lektur, choć w tej polecajce nie chodzi o te konkretne tytuły, bo te książki są spoko, ale przede wszystkim to, co robią, to poszerzają
moją, naszą perspektywę. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, o czym też mówiliśmy wielokrotnie w podcaście, szczególnie ważne jest to, żeby otwierać się na przeróżne poglądy, żeby sięgać do rozmaitych źródeł po to, żeby móc ukształtować swój światopogląd, a nie pozwolić na to, żeby, no mówiąc wprost, algorytmy, w których interesie i korporacje, w których interesie jest to, żebyśmy byli jak najprostsi, jak najbardziej wyprofilowani, podrzucają nam rzeczy po to, żeby utwierdzić nas w tym, co już myślimy, żeby było nas jeszcze łatwiej zakwalifikować do konkretnej podgrupy i no właśnie przez to zamykamy się na inne perspektywy, a w społeczeństwie jest przestrzeń na naprawdę rozmaite poglądy. My też mamy prawo te poglądy zmieniać. Chodzi o to, żeby o nich dyskutować, żeby wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i żeby otwierać się na to, że są różne sposoby myślenia. I mam w sobie jakąś taką ogromną ciekawość i otwartość w ostatnim czasie, żeby zgłębiać tematy, może tym razem mniej psychologiczne, chociaż to też jest powiązane, i zdrowotne, a bardziej te społeczne i ekonomiczne czy polityczne, bo też powiem wam, mam taką obserwację u siebie, o czym też rozmawialiśmy na przykład z Maćkiem Okraszewskim z działu zagranicznego tutaj w programie, że mamy tendencję do popadania w skrajności. Niektórzy z nas są non-stop podłączeni pod strumień informacji i są też tym przytłoczeni i przebodźcowani. Z drugiej strony mamy spore grono osób, które się od tego kategorycznie odcina, bo wie, że to może być szkodliwe. Ja byłam raczej właśnie w tej grupie przez jakiś czas i oczywiście jak ze wszystkim okazuje się, że najzdrowsze rozwiązanie jest gdzieś po środku i można próbować zachować w tym wszystkim jakiś umiar i jakiś balans. Dlatego powiem wam, też czuję się nawet lepiej ze sobą psychicznie, kiedy mam takie poczucie właśnie tej przynależności, choćby przez to, że interesuję się tematami związanymi z różnymi zjawiskami i przemianami na świecie. Żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy mocno skupieni na jednostce, co też oczywiście jest ważne i ma swoje plusy, ale zapominamy niejednokrotnie o kolektywie, o tym, że jesteśmy częścią grupy, a naukowcy od lat podkreślają, że jednym z fundamentów szczęśliwego, spełnionego życia są relacje i to poczucie przynależności do społeczności, zarówno tej lokalnej, jak i tej globalnej. Dlatego polecam wam otwierać się na nowe tematy i poszerzać swoje horyzonty. I dokładnie o tym jest moja kolejna polecajka. W październiku miała miejsce coroczna konferencja organizowana przez WOK Polska i BCG. Jest to Business Environment Fashion Summit. To wydarzenie międzynarodowe, które dotyczy ważnych tematów, aktualnych tematów w branży mody i nie tylko. I jest to konferencja nastawiona na odpowiedzialność społeczną, szeroko pojętą w modzie. Po pierwsze, dlaczego o tym mówię? Konferencja jest dostępna do odsłuchania przez każdego online na stronie WOK Polska, co uważam, że jest wspaniałe. A po drugie, miałam przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu w dwóch rolach, można powiedzieć. Z jednej strony byłam studentką, czyli słuchałam wszystkich paneli, byłam się uczyć i też uwielbiałam na studiach chodzić na wykłady i słuchać mądrych ludzi. Tak a propos poszerzania swojej wiedzy na różne nowe tematy. A z drugiej strony też miałam ogromny zaszczyt poprowadzenia jednego z paneli, co było dla mnie szczególnym wydarzeniem i jestem za to mega wdzięczna i wspaniale to wspominam. Była to rozmowa z Arizoną Muse, aktywistką, modelką i założycielką fundacji Dirt, która zajmuje się promowaniem regeneratywnego rolnictwa jako rozwiązania, które może pomóc branży mody wręcz przeciwdziałać zmianom klimatycznym. To jest bardzo szeroki temat, bardzo ciekawy. Polecam wam sobie po prostu tej rozmowy posłuchać. Ale konferencja była podzielona, słuchajcie, na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to był Diversity, Equity and Integrity, czyli różnorodność, równość i integracja, zarówno w kontekście wielkich korporacji i różnych struktur wewnątrz korporacji, ale też samych kampanii i reprezentacji mniejszości
czy etnicznych, czy osób o przeróżnych rozmiarach, czy osób z niepełnosprawnościami. I tym tematom był poświęcony taki pierwszy blok konferencji, natomiast druga część była skupiona wokół sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju, i tam właśnie odbył się, w ramach tego odbył się mój panel. Tutaj mieliśmy tematy oczywiście związane z upcyclingiem, z problemem śmieciowym, ale też oczywiście z greenwashingiem i między innymi takimi rozwiązaniami jak rolnictwo regeneratywne czy rolnictwo biodynamiczne, więc ogólnie rzecz ujmując, bardzo dużo tematów, które są na czasie, tematów, które dla mnie były nowe, ale też niesamowicie ciekawe. To, do czego zmierzam, to jak po pierwsze niesamowicie wzbogacające jest takie doświadczenie, kiedy mamy możliwość posłuchania takiej ilości fascynujących i zaangażowanych ludzi. I też ciekawym doświadczeniem było to, że możesz spotkać się w jednym pomieszczeniu w grupie całkowicie obcych osób, gdzie, tak jak powiedziałam, każdy może zajmować się czymś zupełnie innym i w ciągu sekundy łapiecie tak niesamowity kontakt i rodzą się tak zróżnicowane i fascynujące rozmowy, że ja wyszłam z tego wydarzenia naprawdę tak naładowana energią i takim poczuciem, że cudownie jest działać w imię jakiejś idei i też niesamowicie jest zderzać te przeróżne światy i perspektywy, że bardzo Wam to polecam. Zarówno jeżeli Was dana branża interesuje, to oczywiście jest to oczywiste, ale również jeżeli są jakieś tematy, o których za wiele nie wiecie i fajnie jest wybrać się na takie szkolenie czy na taką konferencję, żeby po prostu otworzyć się na coś zupełnie, zupełnie nowego. Więc ewidentnie jakiś taki motyw, który łączy te wątki od samego początku tego odcinka, to jest to otwieranie się na nowe. I powiem Wam, idąc już dalej z moją listą, zdaję sobie jednocześnie sprawę, że słuchanie o ludziach z misją, o ludziach, którzy odnaleźli swoje powołanie, może być trochę przytłaczające, bo słowo misja i próba zbawiania świata to jest bardzo górnolotne stwierdzenie i myślę, że może powodować, że my wywieramy na sobie presję, żeby robić z naszym życiem coś nie wiadomo jak ważnego. To trzeba podkreślić, że to, że są osoby, które ratują życia ludzi w Ganie, to jest wspaniałe, ale to nie oznacza, że my też mamy to robić. I to nasze przysłowiowe zbawianie świata i posiadanie misji, to może być też coś zupełnie prozaicznego, a możemy tak samo przyczynić się światu. I też oczywiście nie chodzi o to, żeby się z nikim porównywać. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że to odnalezienie tych rzeczy, które zapalają w nas ten płomień inspiracji, sprawiają, że nam się chce, jest naprawdę niezbędne dla każdego z nas, ale też pozwolenie sobie na to, żeby to płynęło prosto z naszego środka, a nie dlatego, że inni tak robią albo jest to gloryfikowane w społeczeństwie. To jest oczywiście na maksa trudne i dlatego ja od lat jestem orędowniczką przeróżnych narzędzi, które pomagają nam poznać swoją naturę, odkryć to, co naprawdę nas kręci. I jedną z takich rzeczy, o których słyszeliście tutaj pewnie nieraz, jest astrologia. I co ciekawe, ja nigdy wcześniej, pomimo że interesuję się astrologią, czy różnymi technikami samopoznania, takimi jak human design, czy nawet test Gallupa, czy numerologia, znacie mnie trochę, nigdy nie miałam takiego prawdziwego odczytu kosmogramu. I bardzo się cieszę, bo w końcu zdecydowałam się zrobić odczyt z wspaniałą Kasią Kosmos, która też była tutaj gościnią wielokrotnie. Polecam Wam sobie posłuchać, jeżeli chcecie od tego zacząć. I spędziłyśmy kilka godzin na analizowaniu mojego grafu po to, żebym właśnie ja mogła jeszcze lepiej wczuć się w siebie. I głęboko wierzę, że jeżeli poszukujecie, to tego typu atrakcja, sesja może być niesamowitym przewodnikiem i niesamowitą pomocą. Więc ja Wam oczywiście podlinkuję Kasię. I jeszcze nawiązując do tej misji, powiem Wam, że przyznam szczerze, że ja przez wiele lat myślałam, że jedyną słuszną drogą jest ta w imię wyższej idei i robienie rzeczy, które mają ten świat właśnie zbawić, a zdaję sobie coraz bardziej sprawę w ostatnich latach, że
nie może w tym wszystkim zabraknąć miejsca na zabawę i na kreatywność, na odpoczynek. To są takie wątki, które mocno do mnie przyszły niedawno, również dzięki temu, że miałam tę rozmowę z Kasią i zaczęłam spisywać sobie rzeczy, które naprawdę sprawiają mi taką dziecięcą frajdę. Rzeczy, które pozornie nie służą niczemu. Rzeczy, które są czystą zabawą i rzeczy, które no właśnie zbawiają mnie i przez to mam głębokie przekonanie, że zbawiają świat. Bo wierzę w to, że im więcej mamy zrelaksowanych, szczęśliwych ludzi, tym lepiej nam się wszystkim po prostu żyje. I aktywnością, którą odkryłam w tym miesiącu, jest coś, co łączy wszystko to, co uwielbiam, czyli latanie, huśtawkę, bujanie się, zipliny i akrobacje. Jest to, moi mili, yoga na hamakach, tak zwana aerial yoga. Określana jako fly yoga, air yoga, czy yoga w powietrzu. To jest technika opracowana przez tancerkę i akrobatkę Michelle Dortignac, która od wielu lat fascynowała się kulturą indyjską oraz jogą i założyła ośrodek Unnata Aerial Yoga w Nowym Jorku w 2006 roku. I jest to opracowana przez nią dyscyplina, która jest uprawiana w materiałowych, miękkich hamakach, zwanych też chustami, zawieszonych do sufitu. I aerial yoga łączy tradycyjną jogę z akrobatyką, a także czerpie inspirację z pilatesu i tańca. I właśnie dzięki temu, że ciało jest podwieszone te kilka centymetrów nad podłożem, to łatwiej jest się rozluźnić. Przez to można wykonać większość asan, które na przykład w przypadku ćwiczeń na macie przysparzają większe trudności. Też ciało się bardziej otwiera, ale przede wszystkim jest to fantastyczna zabawa i sama twórczyni mówi, że hamak oferuje wsparcie w kluczowych miejscach, co pozwala spędzić więcej czasu w danej pozycji i dopasować odpowiednie ustawienie. Ja jestem zachwycona, no bo mamy wysiłek fizyczny, mamy ten element, tak jak zawsze mówiłam o reformerach, łamigłówki, że tutaj trzeba gdzieś przełożyć rękę, gdzieś złapać, więc jest ta uważność w ciele. No i jest zabawa wiszenia do góry nogami, czy robienia różnych dziwnych przewrotów. Ja jestem, moi drodzy, zachwycona. Więc jeżeli czujecie, że to są wasze klimaty, to naprawdę warto spróbować. I pisząc sobie tę solówkę, bo zawsze robię sobie notatkę, nie mam tego wszystkiego w głowie, wymyśliłam takie śmieszne przejście, dlatego że powiedziałam o kosmogramie z Kasią Kosmoc, następnie o lataniu po prostu w przestworza na hamaku. I kolejną rzeczą, której chciałam wam powiedzieć, jest dziewiąta planeta. Więc zostajemy w kosmosie. O co chodzi? Tło jest takie, że tak jak powiedziałam we wstępie, w październiku mieszkałam trochę z moją mamą, która miała zabieg, przez co nie mogła sobie gotować i opiekowałam się nią przez jakiś czas. I niestety nie byłam w stanie zostać z nią dłużej. Zastanawiałam się, jak rozwiązać problem dobrego jedzenia. Moja mama też jest smakoszką i to jest dla niej niesamowicie ważne. I tak, moi drodzy, odkryłam dziewiątą planetę, a jest to ekologiczny, wegetariański, wegański catering z wyborem menu, który oferuje naprawdę przepyszne posiłki, ale przede wszystkim jest sezonowy, ma najlepsze jakościowe produkty od lokalnych dostawców, jeszcze przewożą w papierze. Także jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujecie wsparcia w postaci diety pudełkowej, to dla mnie dziewiąta planeta to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Dla tych, którzy kojarzą warszawskie restauracje, jest to siostra ósmej kolonii z Żoliborza, czyli już tutaj mamy certyfikat jakości sam w sobie, no i też dowożą do Łodzi, co było fantastyczne. No ale tak jak wam powiedziałam i ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, ci wiedzą, że w październiku byłam na słynnym moim detoksie medycyny chińskiej, o czym mówiłam sporo właśnie tam u siebie na Instagramie. Rzeczywiście relacje były mocno sfokusowane na krupniku, do czego za chwilę przejdę, ale na pewno październik też z uwagi na detoks był czasem, kiedy ja już na dobre poczułam, że moje ciało potrzebuje gotowanego, ciepłego, zupnego, otulającego jedzenia i myślę, że jeżeli możemy wszyscy zrobić dla siebie coś dobrego pod kątem domowego jedzenia w tym czasie jesienno-zimowym, to właśnie w ten sposób jeść. Pytań o krupnik detoksowy było co niemiara, także w opisie tego
tego odcinka załączę Wam cały przepis, bo myślę, że każdy zasługuje na to, żeby taki krupnik zjeść. To, co ważne, to jest to, żeby ten krupnik dopasować do swoich preferencji. Takie moje haki to jest to, żeby przygotować go na pieczonych warzywach, takich naprawdę spalonych. Ja kroję je w kostkę, zasypuję przyprawami, oliwą i naprawdę je przypalam, bo dzięki temu krupnik ma bardzo dużo smaku, daje też dużo kaszy jaglanej, bo to jest krupnik na kaszy jaglanej, dzięki czemu on jest gęstszy, to jest taka potrawka i też do podania daje swój ulubiony olej albo oliwę, zielone listki, jakąś ulubioną posypkę z ziaren. Mam wrażenie, że zawsze mówię do Was w tym podcaście tak, jakbyście słuchali wszystkich i wierzę w to, że to są odcinki dla wtajemniczonych. Jeżeli pierwszy raz słyszycie o krupniku, nie wiecie, o czym mówię, to przepraszam. Ale tak, krupnik jest daniem z detoksu medycyny chińskiej, które po prostu zawitało na stałe do mojego jadłospisu codziennego i naprawdę uwielbiam, szczególnie właśnie po powrocie z wyjazdu, o czym też Wam za chwilę powiem. Marzyłam o tym, żeby jeść domowo i żeby zjeść mój wspaniały krupnik. Jak bardzo lubię go jeść albo z fasolką szparagową, albo z fasolką adzuki, ale nie zapominajmy o tym, żeby właśnie dać jakiś pyszny tłuszcz, żeby dać jakąś zieleninkę, posypkę i też może jakieś pieczone warzywo typu kapustę. Mam straszną fazę na pieczoną kapustę. Nie wiem, czy nie mówiłam tego miesiąc temu, bo faza nadal trwa. Ja po prostu uwielbiam pieczoną kapustę albo fenkuła. I jeszcze mam dla Was kilka takich jedzeniowych patentów na jesień. Pierwsza rzecz to jest picie dobrego jakościowego zakwasu rozcieńczonego wodą, najlepiej ciepłą, ale nie gorącą, żeby nie zabić wartości odżywczych, bo jest to naprawdę, moi mili, cudowny patent na to, żeby nam po posiłku nie skakał cukier. Także picie zakwasu czy octu przed posiłkiem obniża nam poziom cukru we krwi, reguluje tą gospodarkę cukrową i też sprawia, powiem Wam, że lepiej czuję sytość po posiłku. Więc to też jest bardzo ciekawe i polecam sobie sprawdzić. Ja mój zakwas kupuję zawsze w Olinii, u Olinii, w sklepie Olinii. Mają najwspanialsze oleje i oliwy, ale mają też super zakwasy i octy. Kolejna taka rzecz sezonowa to są pieczone jabłka. Tak jak powiedziałam, ciepło gotujemy, otulamy nasz brzuszek, więc raczej mniej surowizny, więcej gotowanego i pieczonego. Pieczone jest moim zdaniem o tyle lepsze, że po raz kolejny więcej wartości odżywczych i smaku zostaje w tych produktach niż kiedy to wygotowujemy, więc o ile nie robicie kompotu, to polecam Wam piec jabłka. Ja piekę je z cynamonem. Można dodać trochę masła klarowanego. Moja przyjaciółka tak robi, powiedziała, że to jest super. Szczypta soli, bo sól jest moim zdaniem nieodzownym elementem każdego dobrego deseru. I możecie to zjeść ze wszystkim, ale koniecznie upraszcie do tego orzechy, najlepiej włoskie. Jakoś miałam straszną jazdę na włoskie orzechy. Jadłam to na przykład z congee, z kaszy jaglanej, ale możecie też dodać to do owsianki, jaglanki, możecie zrobić crumble albo zjeść z masłem orzechowym i nawet kleksem jogurtu. I ostatnia rzecz z kategorii domowe gotowanie to jest kichari. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o kichari, ale jest to ajurwedyjskie danie, powinnam powiedzieć, detoksowe, ale nie brzmi to zbyt ekscytująco, więc powiedzmy danie dla duszy. Jest to klej ryżowo-soczewicowy, także nie zachęca ten opis, wiem, ale przez to, że jest tam mnóstwo wspaniałych, rozgrzewających, aromatycznych przypraw, takie jak kurkuma, kumin, korendra, kozieradka czy gorczyca i to wszystko jest podsmażone na maśle ghee, dopiero potem dodajemy soczewicę i ryż, to się wszystko gotuje właśnie w taką pyszną papkę, uwierzcie mi, to naprawdę warto tego spróbować. Ja polecam upiec sobie do tego dynię. Ja uwielbiam pieczenie dyni z cynamonem i z papryką, albo na przykład z garam masalą, jak chcemy iść od razu na skróty i użyć gotowej mieszanki. Też z oliwą, oczywiście z solą i pieprzem. Ja kroję dynię w plasterki, piekę z pół godziny w 180 stopniach, ale polecam Wam ogólnie sprawdzać też, jaką dynię kupujecie, bo tutaj mam anegdotkę. Tych dyń jest bardzo dużo. I pamiętam, kiedyś chciałam zrobić spaghetti squash, czyli taki makaron z cukinii i nie wiedziałam, dlaczego dynia nie chce stać się makaronem, bo ponoć jak ją upiekę, to przejadę widelcem i będą takie włókna jak makaron. Okazało się, że trzeba kupić dynię makaronową, żeby mieć makaron. Także surprise, surprise, moi drodzy.
Więc sprawdzajcie, jaką dynię kupujecie, no bo jeżeli chcecie mieć po prostu cudowną, mięciutką dynię, no to makaronowa nieco inaczej nam wyjdzie z tego piekarnika. Ale warto sobie te różne dynie testować, bo to też jest, uważam, idealny na to czas i jest to przepyszne i arcyzdrowe, sezonowe i lokalne. Ja nawet piekę dynię ze skórką, powiem Wam szczerze, bo strasznie mi się nie chce obierać. W ogóle co tylko się da, to staram się nie obierać. I tym samym macie przepis na cudowne danie jesienne. Myślę, że warto sobie popatrzeć na różne receptury w internecie i wybrać to, co do Was najbardziej przemawia, jeśli chodzi o kiczari. Nie może zabraknąć też krótkiego przeglądu jedzenia na mieście, chociaż nie było tego za dużo w Polsce dla mnie w tym miesiącu, bo tak jak powiedziałam, detoks, potem wyjazd, ale krótko i na temat, moi drodzy. Pierwsza rzecz to ja, jak zawsze po detoksie, jestem na wiecznej misji poszukiwania kawy bezkofeinowej i w tym miesiącu odkryłam świetnego decafa, który jest orzechowy, wspaniały, głęboki, cudowny, w idealnym rozmiarze, wszystko się zgadza. Jestem strasznie wybredna, jeśli chodzi o kawę, naprawdę. Jeżeli jesteście świadkami tego, jak ja zamawiam kawę, to jest istna komedia, ale w Eterze robią super decaf, przy okazji mają też wspaniałe wypieki, ale bardzo Wam tę kawkę, nie kawkę polecam. Miałam też fazę w tym miesiącu na polskie smaki i mam dla Was 3 polecajki, bo myślałam, że 2, a jednak przypomniało mi się, że byłam w 3 miejscach. Miejscach, które stawiają na jakość, lokalność i sezonowość, ale jednocześnie w takim nowoczesnym wydaniu, że wszystko się zgadza. I polecam Wam restaurację Przegryź, też mają bardzo fajne śniadania i oni naprawdę przywiązują wagę do tego, żeby rzeczywiście wszystko było nasze, polskie, lokalne, także naprawdę wielki szacunek. I drugie miejsce to jest Itery, też bardzo fajna restauracja, do której wybierałam się od dawna. Ona z takim ciekawym twistem podchodzi do kuchni polskiej, do kuchni lokalnej, więc Przegryź tak bardziej klasycznie, ale jeżeli chcecie jeszcze klasyczniej, to po raz pierwszy w życiu byłam w restauracji Gessler Wódka na Widelcu. I powiem Wam szczerze, że naprawdę rozumiem, czemu to miejsce jest tak popularne, bo jest to bardzo wysoki poziom gastronomii, moim zdaniem. I ostatnia rzecz z kategorii jedzeniowej w tym odcinku to będzie fajny pomysł, na który wpadłyśmy z moją przyjaciółką Justyną Owsianą, że z uwagi na to, że Justyna jest w Polsce rzadko i nasze drogi przecinają się rzadko w Warszawie, to stwierdziłyśmy, że kiedy już będzie miało miejsce to wyjątkowe wydarzenie, to będziemy chodzić razem do takich super top knajp warszawskich, bo nie jest to coś, co robimy na co dzień, a obie jesteśmy totalnymi smakoszkami, foodieskami, więc fajnie byłoby poodkrywać, jak smakuje, jak jest podane, jak wygląda doświadczenie w najlepszych restauracjach w Warszawie. I myślę, że to jest w ogóle bardzo fajny pomysł na celebrację czy na prezent dla osób o podobnych zainteresowaniach, więc bierzcie śmiało. I byłyśmy po raz pierwszy w życiu obie na jedzeniu w Nobu i byłyśmy naprawdę zachwycone. Także zarówno polecam Wam Nobu, ale też całą tę koncepcję na spędzanie czasu z innymi jedzeniowymi, smakoszowymi przyjaciółmi. No ale powiem Wam, że to by było na tyle, jeśli chodzi o kwestię chodzenia po knajpach, bo wydaje mi się, że przyznacie mi rację, że jednak jesień i zima to jest taki czas, kiedy trochę nam się nie chce wychodzić i lubimy zaszyć się w domu. Więc tym bardziej wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby zadbać o tę naszą przestrzeń domową, tak żeby ona była jak najbardziej przytulna, jak najbardziej funkcjonalna i oczywiście w miarę możliwości, tak? Nie każdy może teraz robić remont i urządzać mieszkanie na nowo, ale są takie małe rzeczy, które można pozmieniać. Ja zrobiłam totalny remanent w moim mieszkaniu i powyrzucałam, poprzekładałam wszystko, co po prostu mi się albo nie podobało, albo absolutnie nie spełniało swojej funkcji i jestem z siebie bardzo dumna i bardzo, bardzo, bardzo Wam to polecam, ale przede wszystkim są takie małe triki, które mogą sprawić, że Wasz czas w domu będzie jeszcze piękniejszy i jeszcze milszy. No i właśnie nie wymagają ani jakichś wielkich nakładów finansowych, ani żadnej ogromnej reorganizacji domu. I chciałabym do tego podejść od takiej strony zmysłowej. Mam wrażenie, że jak zadbamy o kilka naszych zmysłów, to podniesie nasze samopoczucie w domu na zupełnie inny poziom. Także pierwsza rzecz, o której Wam powiem, to jest
papier d'Arménie, czyli pachnący papier. Nie wiem, czy słyszeliście o tym wcześniej, ale ja po raz pierwszy spotkałam się z nim, ponieważ dostałam go w prezencie. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla świeczek. No i tutaj mamy pierwszy zmysł, czyli zapach, ale w sumie wzrok też, bo bardzo ładnie te papierki wyglądają. Moi drodzy, kilka słów o historii. Dzisiaj zdradzę Wam, że nie będzie żadnych cytatów z filmu Ebu, ani żadnych innych już opisów książek, więc z przyjemnością opowiem Wam o tych papierkach z Armenii. To jest, słuchajcie, marka, której historia rozpoczyna się w XIX wieku, w 1885 roku. I pan imieniem Auguste Ponsot w trakcie wyprawy do Armenii zauważył wśród jej mieszkańców tradycję perfumowania i dezynfekowania swoich domostw z wykorzystaniem kadzideł przygotowanych z naturalnej żywicy benzeosowej. I zafascynowany tymi naturalnymi, ekologicznymi rytuałami postanowił przenieść ten pomysł do Francji, a praktyka szybko przyjęła się w całej Europie. Tutaj historycznie, ale teraz konkret, co to tak naprawdę jest. Więc słynny pachnący papier to jeden z najstarszych zapachów do wnętrz, który od niemalże półtorej wieku wytwarzany jest rzemieślniczo w rodzinnej francuskiej manufakturze w tradycyjnym 6-miesięcznym procesie złożonym z 12 etapów. Dokładny sposób otrzymywania kultowych pachnących notesów jest rodzinnym sekretem, ale wiemy, że wszystko zaczyna się od styraksu, wyjątkowej naturalnej żywicy benzoesowej. I współzałożyciel marki z zawodu farmaceuta odkrył proces stosowany do dziś, w którym żywica kilka tygodni namaczana jest w alkoholu, a następnie perfumowana esencjonalnymi ekstraktami i łączona ze specjalnym papierem o strukturze bibuły. Produkcja, zostańcie ze mną, w całości odbywa się ręcznie, arkusz po arkuszu, a procedura znana jest tylko kilku pracownikom, z których część w swoich rodzinach jest trzecim pokoleniem związanym z marką. Jeżeli ten opis nie sprawił, że już jesteście zakochani w tym koncepcie, to nie wiem, co jeszcze jest potrzebne, bo dla mnie jest to po prostu na maksa wzruszające. No i dostajecie taki notes. Notes z kartkami, z tymi bibułkami. Każda kartka jest podzielona na trzy części, więc odrywacie sobie jeden taki plasterek, składacie go w harmonijkę, podpalacie, gasicie i on zaczyna się tlić, kładziecie go na odpowiedniej podstawce, która jest do tego przeznaczona, na przykład ceramicznym talerzyku i przez kilka minut pali się nasz papierek, a przy okazji całe wnętrze przecudownie pachnie, też tych zapachów jest kilka, ja mam bodajże ten klasyczny, ale jestem totalnie wkręcona w papier d'Arménie jako taki umilacz czasu w domu i też uważam całkiem fajny pomysł na prezent. Ale o tym może jeszcze usłyszycie w listopadzie. Puszczam oczko. Idziemy dalej. Kolejny zmysł to będzie oko. Ale najpierw krótka historia. Jestem teraz w takim programie coachingowym, gdzie miałam takie ćwiczenie, żeby wziąć swój ulubiony kubek, nalać do niego jakiś ciepły napój i posiedzieć sobie z tym kubkiem, popatrzeć na niego, poczuć go w rękach, powąchać napój. Takie ćwiczenie, które miało właśnie po raz kolejny wpłynąć na przeróżne zmysły, tak żebyśmy częściej przypominali sobie o tym, żeby być obecnymi w tu i teraz i żeby dostrzegać piękne rzeczy w naszym otoczeniu, rzeczy, które sprawiają nam frajdę i to mogą być właśnie tak prozaiczne rzeczy jak ulubiony kubek. I teraz uwaga. Ja estetka, domatorka, że nie mam ulubionego kubka, że jestem w tym mieszkaniu od roku i szczycę się tym, że mam niewiele swoich rzeczy i zazwyczaj to też zdradzę, jak się gdzieś przeprowadzam, to te miejsca są urządzone. Ale odkryłam, że nie mam swojego ulubionego kubka. Co więcej, te rzeczy, z których piję, po prostu nawet mi się tak do końca nie podobają i pomyślałam sobie, dziewczyno, tyle razy dziennie robisz sobie jakąś herbatę, jakąś wodę, kawę. Przecież to jest idealna okazja, żeby umilić sobie czas. I też jeżeli wasz kubek jest taki piękny, to nawet was to skłania do tego, żeby być bardziej uważnymi, bo macie ochotę na niego patrzeć, bo tak bardzo cieszy oko. Słuchajcie, co to było za odkrycie? Trochę się śmieję, bo to jest błahe, ale właśnie z błahych rzeczy jest złożone nasze życie i z tych małych umilaczy tworzy się jakiś tam stan szczęścia, zadowolenia, satysfakcji i sprawiłam sobie mój ulubiony kubek. Jest to kubek, który chodził za mną
od kilku miesięcy. Widziałam go w Poznaniu, widziałam go w Warszawie, widziałam go gdzieś w internecie. I jakoś nie wpadłam na to, żeby sobie go w końcu kupić. Jest to kubek, który wpadł w moje ręce, ponieważ poszłam do sklepu po coś zupełnie innego i go zobaczyłam i stwierdziłam, tak, to jest ten moment i muszę się napić, powiem wam szczerze, bo trochę długo już mówię. Piję właśnie z tego kubka specjalnie dla was i przyznam szczerze, on jest tak dla mnie satysfakcjonujący estetycznie, że już mam lepszy humor. I jest to kubek marki Ceramics 36, więc polska ceramika. Jest to podłużny kubek z taką wielką kulą jako uchwyt. Uwielbiam. Mój jest w kolorze ciemnozielonym, ale wiem, że są w różnych kolorach i sprawił mi naprawdę bardzo, bardzo dużo frajdy w ostatnich dniach, więc tym samym trafia do tych inspiracji. I też dzisiejszy odcinek jest naprawdę pełen polecajek, dlatego że stwierdziłam, że kiedy mamy listopad, to wszystkie ręce na pokład. Czasami mam tak, że jak się uzbiera dużo rzeczy albo na przykład odkryję coś pod koniec miesiąca, to przerzucam to na kolejne polecajki, ale pomyślałam, nie, dam wam wszystkie patenty, więc idąc dalej, musimy zaopiekować się kolejnym zmysłem i tym zmysłem jest zmysł słuchu i jestem przekonana, że wiele z was słucha muzyki w domu, ale ja szczególnie w tym czasie jesiennym przypominam sobie, jak bardzo muzyka może nas przenieść do innego świata, może nas też przenieść w czasie, jak może wpłynąć na nasz nastrój i jak ważne jest to, żeby stworzyć sobie tę atmosferę w mieszkaniu, szczególnie kiedy jest właśnie szaroburo i ponuro i nic takiego się szczególnego nie dzieje. I tą playlistą jest playlista o prostej nazwie Jazz Mix, playlista Spotify'owa, którą wam podlinkuję i która leci u mnie non-stop w domu. Jeżeli lubicie jazz, pokochacie to, a jeżeli nie lubicie, to może spróbujcie albo po prostu znajdźcie sobie jakąś inną playlistę, która wam ten czas umili, bo to naprawdę wiele zmienia. I teraz najbardziej lamerska polecajka w historii. Aż się sama śmieję, że w ogóle ją dodaję, więc powiem super szybko, ale miałam taką refleksję w tym miesiącu, że zamieniam się w moją mamę i nie wiem, czy wy też widzicie po sobie, jak z wiekiem macie pewne cechy, teksty, zachowania swoich rodziców, czego się po sobie zupełnie nie spodziewaliście, więc ja tak mam nieraz i dlatego chciałam wam powiedzieć, że moją polecajką w tym miesiącu jest zamiatanie mieszkania. Uwaga, geneza tego pomysłu jest taka, że jestem dosyć leniwą osobą i nie cierpię wyjmować odkurzacza z szafy. Nie wiem, czy też macie podobne bóle w swoim życiu, ale jest to jakiś dla mnie za duży wysiłek. A jednocześnie lubię, kiedy w moim mieszkaniu jest czysto. Dlatego sięgnęłam po zmiotkę i stwierdziłam, że jest to fantastyczna aktywność, ponieważ po pierwsze jest to relaksujące i medytujące, bardzo uważnościowe, więc polecam. Po drugie, czy tam trzecie, jest to satysfakcjonujące, no bo jednak jak się zbiera ta kubka rzeczy i potem możemy ją wyrzucić, to daje to niesamowitą satysfakcję, więc polecam. Kolejna rzecz jest taka, że to jest ekologiczne, bo nie korzystamy tutaj z prądu i jeszcze jeden aspekt, który właśnie przyszedł mi do głowy, to że to jest ciche, więc nikogo nie obudzimy. Także może skorzystacie, ale ja już nie będę się dłużej tutaj zatrzymywała, bo to wiem, że jest dosyć specyficzny podpunkt w tym odcinku. Przechodzimy teraz na szybko do mody, bo ja miałam swój wielki powrót marki, którą znam od lat i którą wy pewnie też znacie, bo to jest marka, która się w ogóle pojawiła tutaj w podcaście dawno, dawno temu. Jedna z pierwszych marek, która mówiła w Polsce o transparentności w kontekście produkcji, w kontekście kosztów i jakby rozbicia ceny produktu. Jest to marka Elementy. Elementy też jako pierwsze wprowadzało na polski rynek takie materiały jak Tencel czy Cupro i naprawdę powiem wam, że żyłam w ich rzeczach w tym miesiącu. Są świetne jakościowo, naprawdę super zrobione. I polecam wam sweter, mój sweter do wszystkiego. Kupiłam go w outlecie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto. Sweter z grubej bawełny, naprawdę świetny. Druga rzecz to jest spódnica. Mamy szał na spódnicę midi. Powiem wam, że tak jak mam wrażenie, że chodzę wszędzie w czarnych spodniach od lat, kiedy muszę ubrać się jakoś bardziej elegancko. Nagle odkryłam, że mogę założyć czarną spódnicę midi, która jest świetnie skrojona, gruba. Można pod nią założyć rajstopy, więc jest nam ciepło. I ta spódnica z Elementów jest świetna. Nie wiem, czy jest dostępna jeszcze w czarnym kolorze, ale na pewno jest w kremowym kolorze i też jest naprawdę bardzo jakościowym produktem. I ostatnia rzecz to jest moja faza na cool skarpetki, bo jestem osobą, która chodzi w szarościach, w beżach, w neutralnych kolorach i zdałam sobie sprawę, że jeden ze sposobów na to, żeby trochę umilić sobie
oko zrobić coś ciekawszego ze swoją garderobą jest noszenie skarpetek naprawdę na przykład w jakichś śmiesznych kolorach. Ale ważną rzeczą jest to, żeby nasze skarpetki były też z naturalnych materiałów i to dotyczy tak naprawdę wszystkich naszych ubrań i tego, co dotyka bezpośrednio naszego ciała, no bo nie chcemy żadnych sztucznych materiałów przy ciele. Także to jest bardzo ważna rzecz. No i też z uwagi na zapachy warto jest skarpetki naturalne nosić i ja oczywiście polecam skarpetki z elementów, no bo o nich jest ten podpunkt. I na sam koniec, moi drodzy, last but not least, zdecydowanie last but not least, mamy wyjazd do Portugalii, bo tak zakończyłam październik i Portugalia jest moim ogromnym odkryciem. Byłam tam raz parę lat temu na kilka dni w Lizbonie, ale teraz podobało mi się znacznie bardziej, pomimo że pogoda nie była jakaś zachwycająca, to też jest ciekawe, ale ja też nie lubię, kiedy jest za gorąco. Wiecie, kiedy zwiedzacie i leje się żar z nieba, to nie jest najlepsze połączenie, ale mam takie poczucie, że bardzo dobra energia jest w tym mieście, bardzo dobra energia jest w tym kraju. Zgadzało się bardzo wiele rzeczy, które są dla mnie istotne, zarówno estetycznie, czyli tutaj kwestia designu, ale też właśnie jedzeniowo, restauracje, kawiarnie, ludzie, moda uliczna, otwartość ludzi, międzynarodowe środowiska, taki jednak południowy luz, pewna, nie chcę powiedzieć, że pustka, co brak tłumów z uwagi na to, że jesteśmy poza sezonem. Naprawdę powiem Wam szczerze, byłam zachwycona, też oczywiście architektonicznie, estetycznie i też położenie nad oceanem. To są wszystko czynniki, które sprawiają, że ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem Lizbony i takim highlightem, mówiąc po angielsku, tego wyjazdu było odwiedzenie hotelu Quinta da Comporta. To jest hotel wellnessowy położony właśnie w Comporcie, jakąś godzinę od Lizbony. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Po raz pierwszy miałam przyjemność spędzić wakacje w tego typu hotelu, który jest położony przy polach ryżowych, który jest niesamowicie zaprojektowany w taki sposób, że łączy nowoczesność z tradycją. Jest przepiękny, jeśli chodzi zarówno o zewnętrza, jak i wnętrza. Ma całą sekcję spa z, po raz kolejny powiem to słowo, tak malowniczo położonym basenem, siłownią, saunami. I jeszcze w dodatku na terenie jest gospodarstwo, ponieważ w restauracji serwują też mnóstwo lokalnych produktów prosto z ich ziemi. Także to miejsce to był prawdziwy zachwyt. Zresztą możecie na Instagramie moim obejrzeć sobie wyróżnione relacje z Portugalii, bo nie mogłam się oprzeć i nagrywałam i wrzucałam, bo to było bardzo, bardzo piękne doświadczenie. I to, czym chciałam się podzielić, to, że planowałam tam pojechać z myślą o tym, że wygrzeje się w Portugalii w październiku. Okazało się, że jest dosyć chłodno, okazało się, że będzie deszczowo. I powiem, że kiedyś to na maksa rozczarowałoby mnie i zepsułoby mi humor, a bardzo się cieszę, że doszłam do momentu, gdzie te czynniki zewnętrzne nie są w stanie zakłócić jakiegoś takiego mojego wewnętrznego spokoju i zadowolenia. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny stan, kiedy mamy takie osadzenie w sobie, a nie polegamy na tym, co wokół nas, żeby nas zabawiało i poprawiało nam humor. Ale też z jednej strony jestem taką osobą, która lubi szukać pozytywów i myślałam sobie, dobra, jest brzydka pogoda i dzięki temu mogę bez żadnego poczucia FOMO siedzieć cały dzień nad basenem krytym w saunach i naprawdę sobie odpocząć, bo myślę, że nie jestem jedyna. Mam tendencję do tego, że kiedy wyjeżdżam, to czuję taką presję, że chcę zobaczyć jak najwięcej, że skoro już tu jestem, to trzeba to wykorzystać. Chyba kiedyś o tym mówiłam, może w kontekście jakiegoś mojego letniego wyjazdu, że muszę ze sobą długo rozmawiać, żeby sobie wytłumaczyć, że to są wakacje, czyli możesz robić co chcesz. Nie ma przymusu zrobienia jak najwięcej, bo to trochę mija się z celem regeneracji i odpoczynku, więc pogoda nam w dużym stopniu pomogła. Ale też lubię patrzeć na podróże w ten sposób, że jeżeli jakieś miejsce mi się spodobało, to fantastycznie. Zobaczyłam tyle, żeby mi to umiliło czas, żeby mi to nie przemęczyło i jednocześnie wiem, że mogę tam wrócić. No ale jeszcze muszę na koniec dodać, że absolutnie hitem Portugalii były nasze doznania gastronomiczne, restauracje, w których byłyśmy. Wszystko jest podlinkowane na Instagramie. Słuchajcie, ja tak samo jak w przypadku Majorki
na której byłam w maju, mogę powiedzieć, że czuję, że mogłabym sprzedawać po prostu gotowy pakiet, te wszystkie noclegi i te wszystkie restauracje, to jest doświadczenie, które poleciłabym każdemu, kto w podobny sposób lubi podróżować, bo to była prawdziwa uczta dla zmysłów. Było tak pięknie, tak smacznie, tak miło, bo obsługa też jest fantastyczna w tych wszystkich miejscach i też ważne jest to zachowanie balansu. Rozgaduję się mocno na koniec, ale też o tym pisałam na Instagramie. Zachowanie tego balansu między tym, co lokalne, wiecie, na ceracie z Portugalczykami w garnku, na przykład właśnie taki ryż z owocami morza, jak i właśnie pójście do jednej z najlepszych restauracji w okolicy, która nawiązuje do tradycji, ale właśnie z takim nowoczesnym twistem. Dla mnie jest to czyste spełnienie marzeń, jeśli chodzi o to, jak spędzam wakacje i może to będzie to przesłanie na koniec, że ważne jest to, żeby podróżować tak, jak wy czujecie, że chcecie. Nie tak, jak wam się wydaje, że należy zwiedzić jakieś miejsce, czy tak, jak robią to inni, tylko zastanówcie się, co wam naprawdę sprawia radość. Tutaj też nawiązuję choćby do tej mojej jogi na chustach. To, co dla was jest fajne, powiedziała mojej przyjaciółce, że byłam na takiej jodze, ona powiedziała, że to dla niej brzmi jak absolutny koszmar, że miałaby gdzieś wisieć. Tak samo ja kocham zabiegi, więc pójście na masaż w tym hotelu Quinta da Comporta to był po prostu największy treat, jaki mogłam sobie sprawić, a też znam ludzi, którzy nie ma opcji, żeby poszli na masaż czy w jakąkolwiek interakcję, gdzie ktoś ich dotyka, dla nich jest to w ogóle straszne. Dla innych osób konieczne będzie zwiedzenie jakichś historycznych punktów i miasteczek, a inna osoba pójdzie do butików, kto inny zostanie w saunie, a druga osoba pójdzie na rower, tak? Tych opcji jest bardzo dużo, więc szukajcie tego, co jest wasze. Ja powiem szczerze, że mam ten problem, że ja bym poszła na wszystkie te rzeczy, więc dzięki po prostu aniołkom za deszcz. I sama nie wierzę, że to mówię. Moi drodzy, tutaj kończy się nasza lista. Wydaje mi się, że to był długi odcinek. Zaraz się okaże. Nie mam licznika. I na sam koniec chciałam wam powiedzieć o fundacji. Chciałabym dać znać, że moje produkty elektroniczne dostępne na karolinasobańska.com/sklep będą dostępne w sprzedaży tylko do końca tego roku i nigdy nie wrócą. I myślę, że to już jest dobry moment, żeby to ogłosić. W każdym razie mam tam przeróżne e-booki, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat. Jest tam e-book z przepisami, jest tam e-book o moich porannych rytuałach, jest tam codziennik, czyli narzędzie do pracy nad sobą, które przez rok codziennie zadaję wam inne pytanie samorozwojowe. To wszystko są rzeczy, tak jak powiedziałam, elektroniczne. Dostępne w moim sklepie internetowym i ja od chyba 2 lat robię tak, że każdego miesiąca 10% zysków z tego sklepu przekazuję na inny cel charytatywny i w listopadzie będzie to Fundacja Transfuzja, czyli wy kupując coś w moim sklepie też dajecie swoją cegiełkę danej fundacji. Także Transfuzja to jest fundacja, której misja to poprawienie warunków życia osób transpłciowych w Polsce poprzez prowadzenie działalności wsparciowej, rozszerzenie wiedzy kręgów eksperckich z zakresu tożsamości i ekspresji płciowej oraz problematyki transpłciowości i aktywizacja osób transpłciowych w różnych dziedzinach życia, szczególnie zaś w ramach działań związanych z kulturą i rekreacją. Moi drodzy, mam nadzieję, że tej jesieni trzymacie się ciepło i zdrowo, że jesteście bezpieczni, że zgłębiacie wiedzę, poszerzacie swoje horyzonty, ale nie dajecie się przytłoczyć, pamiętacie o zabawie, o relaksie. Myślę, że ten odcinek był niby wielowątkowy, niby trochę chaotyczny, a jednocześnie widzę tutaj jakąś spójną puentę. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i że słuchacie, a my słyszymy się już za tydzień, jak zawsze, w każdy poniedziałek o 7 rano. Do usłyszenia. Cześć. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTubie i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.